Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiaj opowiem Wam o Arizer Solo 3, czyli najnowszym wapku premium prosto z Kanady. Gotowi? No to zaczynamy. Arizer Solo 3 to wbrew pozorom czwarta generacja serii Solo, no bo był pierwszy Solo, potem dobrze Wam znany Arizer Solo 2, a potem Arizer Solo 2 Max, który pojawił się w tym roku i w sumie, kiedy nikt się nie spodziewał, no to nagle znikąd pojawił się Arizer Solo 3, czyli tak naprawdę mamy tutaj czwartą generację serii Solo. Chociaż między Solo 2 a Solo 2 Max różnice są niewielkie, ale nie o tym teraz. No a jednocześnie jest to pierwsza generacja z serii Solo, która przynosi tak dużo zmian względem poprzedników, ale o tym za chwilę. Arizer Solo 3 to waporyzator hybrydowy ze zdecydowaną przewagą konwekcji, to jest jakieś 80% według producenta, nad kondukcją, która tutaj ma 20% udziału w całości ogrzewania. Solo 3 posiada dwa tryby pracy, sesyjny i on-demand. Po uruchomieniu urządzenia możecie sobie zaczynać właściwie od tego, że wybieracie, czy ma pracować w trybie sesyjnym, czy on-demand. No i one działają zdecydowanie różnie. To nie są takie tryby jak na przykład, nie wiem, w TinyMite 2, że różnią się tym, że grzałka jest aktywna przez cały czas lub tylko podczas wdechu. Jest tutaj wyraźna, odczuwalna różnica pomiędzy tym trybem sesyjnym a on-demand. Czyli Solo 3 tak naprawdę rzuca wyzwanie zarówno Ventiemu, jak i TinyMite 2, bo jest jednocześnie, może konkurować z modelami sesyjnymi i z tymi on-demand. No i jest zdecydowanie najbardziej elastyczny spośród tych trzech modeli. Podobnie jak we wcześniejszych generacjach Solo, w Solo 3 wykorzystana jest całkowicie szklana ścieżka pary, czyli susz jest ogrzewany w szklanej komorze, która jest zintegrowana ze szklanym ustnikiem. Czyli jednym słowem susz i para mają kontakt tylko i wyłącznie ze szkłem, no i to skutkuje niezwykle czystym smakiem pary, który jest właściwie znakiem rozpoznawczym marki Arizer. Dodatkowo teraz w zestawie znajdziecie nie tylko ustnik i adapter wodny, to jest adapter wodny 14,5 mm, ale również ich odpowiedniki w wersji XL, czyli tej samej długości ustnik, ale z większą dwa razy komorą. A już Wam to pokażę. No to jest ukłon w stronę osób z większymi potrzebami tak naprawdę. O, spójrzcie, to jest klasyczny ustnik, a to jest ustnik XL. Więc jak widać, różnica jest naprawdę spora. No jest to dokładnie dwukrotnie taka pojemność. No i oprócz tej podwójnej pojemności też te ustniki się cechują lepszym airflow, no bo zamiast czterech dziurek na dnie macie 5, czyli ten przepływ powietrza jest tutaj swobodniejszy. No i tak samo analogicznie jest z adapterami wodnymi. Macie w zestawie standardowy adapter wodny, w sensie 14,5 mm o standardowej pojemności, takiej dobrze znanej z Arizerów, jak i adapter wodny 14,5 mm również, ale z komorą XL. Czyli mieści się tutaj dokładnie dwa razy tyle. No, czyli te ustniki XL to jest ukłon w stronę zarówno wszelkich heavy userów, jak i po prostu osób o większych potrzebach, które chcą więcej naraz tego suszu przyjąć niż to 0,1 czy 0,15, które wchodzi do tego standardowego ustnika. Arizer Solo 3 posiada potężną grzałkę, która zawsze nadąża z produkcją pary, niezależnie od tego, jakie te wdechy będą długie czy mocne. No i zapewnia bez porównania szybszą ekstrakcję niż w przypadku Solo 2 czy Solo 2 Max. One były dość zbliżone, jeśli chodzi o tempo ekstrakcji, natomiast tutaj ta ekstrakcja jest zdecydowanie szybsza. Para jest bardzo gładka i przyjemna, jest, oprócz tego, że jest czysta w smaku, to po prostu jest taka komfortowa dla dróg oddechowych, a dodatkowo jest jej bardzo dużo, no i jest intensywna w działaniu, co jest związane z tą szybką ekstrakcją oferowaną przez ten model. Arizer Solo 3 jest zasilany podwójną, wbudowaną baterią 26650 i pomimo niemal w pełni konwekcyjnego ogrzewania zapewnia naprawdę oszałamiającą żywotność baterii, no bo to jest do 3 godzin pracy w trybie sesyjnym lub do 100 wdechów w trybie on-demand, czyli nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu będzie to co najmniej kilka dni bez konieczności ładowania tego urządzenia.
Co ciekawe, zakres temperatur teraz jest węższy niż we wcześniejszych modelach. Teraz to jest tylko od 180 do 220 stopni Celsjusza, czyli tyle, ile z grubsza używacie do waporyzacji konopi, a nie mamy już tutaj tych temperatur niższych, ani też nie ma w zestawie próbek ziół do aromaterapii. No po prostu od tego odeszli. No, natomiast w moim odczuciu w rzeczywistości Solo 3 pracuje na nieco wyższych temperaturach niż te, które wyświetla. To znaczy mam wrażenie, że kiedy stawię sobie na przykład 200, no to jest co najmniej takie 210 czy nawet 215 stopni. Czyli, że krótko mówiąc, te realne temperatury są nieco wyższe niż te, które on deklaruje. Nagrzewanie jest błyskawiczne, trwa od 5 do 15 sekund, choć najczęściej jest to bliżej tych dolnych wartości. Oczywiście zależy od tego, czy urządzenie już było nagrzane wcześniej i tak dalej, ale w każdym razie jest zdecydowany przeskok, nawet względem Solo 2 Max, który się nagrzewał o wiele szybciej od Solo 2. Riser Solo 3 bajecznie dobrze działa przez filtr wodny, no i w zestawie znajdziemy zresztą, tak jak mówiłem, dwa adaptery wodne, ten standardowy i XL. No i nie ma problemu ten waporyzator z napełnieniem gęstą parą naprawdę nawet pokaźnych bongosów. Podsumowując, otrzymujemy wszystko to, co kochaliśmy w Solo 2, czyli genialną parę, czysty smak, potężną baterię, ale udoskonalone w zasadzie pod każdym względem. Solo 3 działa o wiele szybciej i o wiele mocniej, oferuje dwa diametralnie różne tryby inhalacji, no i zdecydowanie jest to taki upgrade, na jaki czekaliśmy. Dobra, co się zmieniło względem Solo 2 i Solo 2 Max? No, po pierwsze jest to niemal w pełni konwekcyjne ogrzewanie, 80% konwekcji. Po drugie, ekstrakcja znacznie przyspieszyła, jest o wiele szybsza. To z kolei się przekłada na bardziej wyraziste działanie tego modelu. Mamy ustniki XL dla osób o większych potrzebach. Mamy możliwość wyboru pomiędzy trybem sesyjnym a on-demand, które działają diametralnie różnie. Zakres temperatur jest węższy, jest od 180 do 220 stopni, czyli jest to sprzęt dedykowany typowo do konopi. Nagrzewanie jest o wiele szybsze, można powiedzieć, że jest błyskawiczne. Wyświetlacz teraz jest kolorowy, no i całkowicie nowy jest interfejs, czyli to, jak to wszystko działa. O, widzicie, macie normalnie kolorki na wyświetlaczu i no i całość wygląda zupełnie inaczej. Teraz włączę nagrzewanie na przykład, no i tutaj będzie nam się postęp pokazywał, prawda? Względem poprzedników, czyli Solo 2 i Solo 2 Max, jest to waporyzator nieco większy i też nieco cięższy, właściwie wyczuwalnie cięższy, czyli gabaryty poszły w górę, no to jest prawdopodobnie kwestia zarówno mocniejszej, większej grzałki, jak i większych baterii. No i mamy ładowanie USB-C, czyli to jest innowacja tak naprawdę względem Solo 2, który miał ładowarkę na wtyk, ale już nie względem Solo 2 Max, który już też posiadał USB-C. Jeśli chodzi o zawartość zestawu, no to po pierwsze jest to sam Solo 3, którego mam tutaj w ręce. On jest dostępny tylko w jednej wersji kolorystycznej, ale prezentuje się bardzo fajnie. No, jakość wykonania jest naprawdę na najwyższym możliwym poziomie, nie ma tu totalnie niczego, do czego by się można było przyczepić. Oprócz Solo 3 w zestawie mamy ładowarkę ścienną. No i fajnie, że jest ładowarka ścienna, no bo jak jest sam kabelek, to nie zawsze mamy w co go wpiąć. No jedyne moje zastrzeżenie jest takie, że jest to kabel USB-C z jednej strony, a z drugiej strony USB, to jest bodajże A, ten klasyczny typ. No i to nie jest taka ładowarka, wiecie, typu fast charge, nie? Taka, która ładuje szybko i taka, która ma z dwóch stron po prostu USB-C. Takim kabelkiem, nawet wpinając go bezpośrednio do swojego laptopa, jestem w stanie waporyzatory z tym kompatybilne, czyli na przykład Venti czy Dynamite 2 naładować bardzo szybko, no a Solo 3 to po prostu ten kabel nie działa, gdyż nie ma za dużo mocy. Do tej pory tak naprawdę skutecznie ładowałem go tylko tą ładowarką dołączoną do zestawu, więc jest to jakieś ograniczenie. Kolejny element zestawu to jest narzędzie do suszu. Jeśli macie wcześniejsze risery, to dobrze je znacie. No jest to po prostu takie narzędzie do wydłubywania czy przemieszania suszu. Wykonane ze stali wysokiej jakości, więc fajna sprawa i praktyczna. No jest ono w takiej swojej osobnej plastikowej tubce. No, dalej mamy standardowy ustnik. Jak widzicie, ten jest przeze mnie najbardziej używany. Ustnik XL testowałem w zasadzie dla dobra nauki, dla was, żeby móc wam powiedzieć, jak działa, bo dla mnie osobiście ta pojemność jest zbyt duża, no ale macie taki w zestawie. Są, tak jak mówiłem, dwa adaptery wodne, klasyczny oraz XL.
No i do wszystkich tych szklanych elementów macie zatyczki silikonowe, czyli możecie sobie na przykład napełnić tą komorę i ją zabezpieczyć taką zatyczką, że iSur wam się już nie wysypie. To jest bardzo fajne. To jest jedna korzyść, a druga taka, że chroni to przed zapachem. No i możecie sobie do każdego takiego usnika macie taką tubę ochronną i możecie sobie go schować. Wtedy on jest nie tylko zabezpieczony na czas przenoszenia i przechowywania, ale też jest to wtedy szczelne, jeśli chodzi o zapach. Czyli Riser nie odszedł od tych plastikowych tubek, nadal one są do wszystkich ustników. No i jest to fajne i praktyczne pod kątem tego, że no ten waporyzator jednak, jeśli gdzieś przenosicie, no to lepiej tego ustnika nie nosić tam zamontowanego na stałe, bo nie jest to wygodne podczas przenoszenia, ani też bezpieczne, bo może się on odłamać, więc jak już musicie je przenosić osobno, no to fajnie, że jest w czym. No i ostatnia rzecz w zestawie to są zapasowe sitka, jest ich kilka. A jeśli chodzi o te sitka, no to one są o tyle fajne, że one zapobiegają temu, żeby drobinki suszu się po prostu przedostawały przez te otwory na dnie komory i leciały wam do buzi, kiedy korzystacie z klasycznego ustnika, więc temu to zapobiega i też pozwala na zbieranie fajnego złotego kondensatu tutaj bez drobinek suszu. Natomiast no, każdy dodatkowy metal w ścieżce pary no, sprawia, że ta para będzie mniej gładka. Czyli jeśli jesteście takimi fetyszystami najbardziej czystego możliwego smaku, no to te sitka radzę sobie odpuścić. Nie są one tak naprawdę potrzebne, kiedy nie mielicie aż tak drobno. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o zawartość zestawu. Lecimy dalej. Okej, no to przejdźmy sobie teraz przez wady i zalety Solo 3. A zacznijmy oczywiście od zalet. No, pierwsza taka innowacja, moim zdaniem najbardziej istotna względem wcześniejszych modeli, bo ja powiem wam szczerze, osobiście uwielbiam serię Solo, natomiast dla mnie te inhalacje trwały po prostu ciut zbyt długo. W swojej obecnej sytuacji życiowej nie zawsze sobie mogę na tak długie inhalacje pozwolić. Więc to, że się tutaj to dzieje o wiele szybciej, to jest dla mnie kolosalna zaleta. A tak samo jak tryb sesyjny i on-demand do wyboru, no bo możliwość brania pojedynczych buszków solo bez jakichś spadków wydajności, no to jest naprawdę dla mnie game changer. I to, że te tryby są, to nie jest, wiecie, ten sam tryb, tylko różni się tym, czy trzeba wstrzymać guzik wciśnięty, czy nie. Nie, to są dwa diametralnie różne tryby, więc to jest druga zaleta. Trzecia zaleta to jest bardzo mocna grzałka, która sprawia, że ten waporyzator sobie doskonale radzi też w przypadku filtracji wodnej, czy w przypadku inhalacji takiej, wiecie, wdech za wdechem. Jakość pary zawsze była świetna w tej serii, a więc tutaj ten poziom, że tak powiem, został utrzymany. Nie jest tak, że ona weszła na jakiś nowy 10 level, ale jest po prostu równie dobra, ale taka pełniejsza, powiedziałbym. Podobnie jest ze smakiem, jest on bajecznie czysty, naprawdę można się delektować smakiem tych odmian, które waporyzujecie. Nie jest on tutaj zaburzony, że tak powiem, jakimś takim posmakiem urządzenia, co jest bardzo fajne. Kolejna zaleta to jest szybkie nagrzewanie. No zdecydowanie tutaj poczujecie to, że nie musicie czekać, że on jest właściwie niemal błyskawicznie gotowy. No to jest cenne, szczególnie w trybie on-demand, prawda? Kolejna zaleta to jest potężna bateria. Naprawdę można czasami zapomnieć o konieczności ładowania tego waporyzatora, szczególnie jeśli waporyzujecie na przykład raz dziennie, no to ona wam wystarczy na bardzo, bardzo długo. No bo pamiętajcie, że tutaj to jest nie tylko to, że są 3 godziny pracy, ale też jeśli inhalacja zamiast 15 minut na przykład zamyka się w 5, no to tych komór nabić na jednym ładowaniu wykorzystacie po prostu znacznie więcej. Kolejna zaleta to jest nowy interfejs. Wprawdzie nie rozumiem, czemu go rozdzielili. W sensie są, jeśli sobie zmienicie jakieś ustawienia, to one będą działały osobno dla trybu sesyjnego, osobno dla trybu on-demand. Trzeba je ustawić jakby dwa razy. Ale poza tym jednym mankamentem to nowy interfejs jest fajny, czytelny. Podoba mi się to, że wyświetlacz jest kolorowy. Po prostu lepiej to wygląda. Kolejna zaleta to jest czyszczenie, które jest banalne. Po prostu bierzecie sobie taki ustnik, który jest już zabrudzony, wrzucacie sobie go do alkoholu izopropylowego, odmaczacie, no i na tym w zasadzie całe czyszczenie się kończy, chyba że jak tutaj wam wypadnie suszna grzałka i się jakoś przysmaży, no to wtedy też trzeba go oczywiście wyczyścić, no ale to jest patyczek i to 3 sekundy roboty i po wszystkim. No i ostatnia zaleta to są akcesoria szklane XL, no to jest faktycznie ukłon w stronę osób, które potrzebują więcej,
Aha, fajnie, fajnie, że coś takiego zrobili, no po prostu ten sprzęt dzięki temu jest jeszcze bardziej elastyczny i dla jeszcze szerszego grona użytkowników, a chyba o to przecież chodzi. Jeśli chodzi o wady, no to niezmiennie jest spory opór przy wdechu, jest ten efekt takiego, wiecie, milkshake'a, a picia gęstego milkshake'a przez słomkę. Jasne, nie jest tak, że nie wiem, oczy wychodzą na wierzch, ale ten opór, szczególnie w porównaniu do Venti czy do Tinymate 2, no jest zdecydowanie większy, a jest porównywalny tak naprawdę jak we wcześniejszych generacjach serii Solo. Kolejna wada to jest konieczność, że tak powiem, takiego uważnego nabijania tego ustnika, ponieważ przez to, że ta grzałka jest bardzo mocna i że jednak idzie tutaj duża ilość gorącego powietrza, ono bardzo nagrzewa to gorące powietrze, tą osłonę grzałki, tą płytkę, że tak powiem, na dnie tego miejsca, gdzie montujemy komorę, i jeśli wypadnie wam jakiś susz, co jest nietrudne, kiedy odwracacie ustnik do góry nogami, a na tą osłonę grzałki, no to on się tam po prostu przysmaży albo wręcz przypali. Różne widziałem przypadki. Czyli krótko mówiąc, musicie przykładać dużą uwagę do tego, jak nabijacie ustnik. Musi tu być zostawione tak z milimetr co najmniej przerwy od krawędzi tego szkła, no żeby ten susz naprawdę nie miał kontaktu z grzałką, no bo po prostu wtedy się przegrzeje. Natomiast jeśli będziecie pamiętać o tym, żeby ten susz nie był do końca, no to wszystko będzie ok. Kolejna wada, no to jest umiarkowana dyskrecja tego modelu. No jak widzicie, jest on spory, z tym ustnikiem jest jeszcze większy. No i krótko mówiąc, ta dyskrecja jest umiarkowana, nie? Jeśli korzystacie z niego gdzieś tam poza domem. Kolejna wada to jest, w sumie wiąże się z tą wcześniejszą, no jest średnio przenośny z racji na te swoje rozmiary i ten ustnik, który, jasne, możecie go przenosić, ale musicie to robić osobno, w osobnej tubie. A do tego rozmiar jest spory, no i waga jest ciężka, więc no nie jest to sprzęt tak, nie chodzi się z nim wygodnie w kieszeni, powiedzmy sobie to szczerze. Dużo lepiej się czuje on w plecaku. Kolejna wada to jest ryzyko potłuczenia szkła. Wiem, że to się wam przydarza regularnie. Jasne, można sobie korzystać z tych tubek, one temu zapobiegają, no ale nie zawsze tak jest, prawda, że akurat ustnik będzie leżał w tubie, kiedy spadnie, no czyli jest to ryzyko, że się po prostu rozbije. Kolejna wada dotyczy tego, o czym już trochę mówiłem, czyli że musicie uważać, żeby ten susz się nie wypadał z tej grzałki. No on po prostu wymaga specyficznego nabicia, nie? Nie dla każdego to będzie oczywiste, no bo ten susz musi być z jednej strony tak właśnie, żeby nie wypadał o to, o czym mówiłem, a z drugiej strony nie może być też jakoś mocno nabity, bo musi być przepływ powietrza, czyli krótko mówiąc, ten susz trzeba tak dość luźno umieścić w tym ustniku i tak lekko jedynie przyklepać, żeby faktycznie ten milimetr miejsca zostawić. No i nie dla każdego to będzie oczywiste, prawda? No i ostatnia wada to jest to, że czasami mam wrażenie, że on się tak lekko zawiesza. Nie zawiesza, zawiesza, tylko zawiesza w ten sposób, że na przykład jestem w trybie on demand, no i jakby na chwilę to nagrzewanie się pauzuje na 3 sekundy i dopiero dalej idzie. Nie jest to nic dużego, ale zaobserwowałem to, więc uczciwie się z wami taką obserwację udzielę. No więc jak widzicie, jest kilka wad, jak w każdym waporyzatorze, ale nie są to wady istotne w zestawieniu z zaletami tego sprzętu, które są naprawdę, naprawdę przyjemne. Okej, to dla kogo waporyzatorem jest Riser Solo 3? No moim zdaniem z Solo 3 zadowoleni będą przede wszystkim tacy koneserzy konopi i osoby, które cenią najlepszą dostępną jakość pary. Na pewno zadowoleni będą wszyscy tak zwani flavor chasers, czyli osoby, które poszukują najlepszego możliwego smaku. Na pewno ten sprzęt trafi do fanów wcześniejszych modeli Riserów, czyli jeśli lubiłeś Solo 2, no to zakochasz się w Solo 3, krótko mówiąc. No i zarówno ci, którzy mają sporą tolerancję i potrzebują więcej suszu w komorze, jak i ci, którzy wolą mikrodozować, będą z tego sprzętu zadowoleni, bo jest on pod tym kątem bardzo, bardzo elastyczny. No, na pewno bardziej zadowoleni będą z niego ci użytkownicy, którzy waporyzują przede wszystkim w domu, no ale również zachwyceni będą ci, którzy lubią waporyzować przez bąko i ogólnie są fanami filtracji wodnej, no bo ten sprzęt jest do tego wręcz stworzony. Moim zdaniem Solo 3 lepiej sobie odpuścić, jeśli celujecie na przykład w dyskrecję i bardzo taką dużą przenośność urządzenia. Jeśli waporyzujecie przede wszystkim poza domem, no to się wiąże z tym pierwszym punktem. No i jeśli celujecie w waporyzację również innych ziół niż konopie, jeśli zależy wam na możliwości właśnie aromaterapii przy pomocy mięty, melisy i tak dalej, no to również to nie będzie najlepszy model. No dobra, to teraz zobaczmy, jak Solo 3 działa w praktyce. Dobra, kończę sobie właśnie mielić susz. Mam tu młyneczek Swiss Grinder Force, w sumie z niego tylko ostatnio korzystam. To jest wersja ze stali nierdzewnej. No, waży naprawdę sporo.
ale jest bardzo fajna, więc polecam. Dobra, już to powinno być zmielone. I tak też jest. Dobra. No to co? Napełniamy sobie komorę i tak jak mówiłem, ona musi być napełniona w pełni, ale dość luźno i bez tego ostatniego milimetra, tak żeby nie było kontaktu suszu z grzałką. Czyli to jest za dużo, trochę się pozbywam i tą resztę przyklepuję tutaj. I to jest tak naprawdę idealne nabicie, no bo nic nie wypada i jest tutaj trochę luzu. Dobra, to co? Pokażę wam, jak działa tryb on demand. To jest w ogóle ciekawe, jak włączacie. To musicie zrobić odpowiednią kolejność guzików i wtedy się dopiero odblokowuje. Dobra, wybierzmy sobie tryb on demand. W trybie on demand macie 5 presetów. Czyli te nie regulujecie już temperatury, one są co 10 stopni, 180, 190, 200, 210, 220 stopni. Dobra, ustawmy sobie, on jest ustawiony na trzeci preset, czyli na 200 stopni, to jest temperatura, której zwykle używam. No i krótko mówiąc działa to tak, że aktywujecie nagrzewanie i te kreski idą teraz w górę, kiedy dojdą do końca. To będzie dźwięk i będzie znak, że można rozpocząć inhalację. OK. No, więc to był pierwszy buszek. No i to tak zawsze działa, że te kreski w trybie on demand idą do góry, a wtedy jest dźwięk, jest sygnał, że temperatura została osiągnięta, no i potem spadają. A jak dojdzie z powrotem, się żadna nie będzie świeciła, no to wtedy grzałka już przestaje być aktywna. Da się ustawić ten czas w ustawieniach. Ja mam ustawiony na 10 sekund wdechu, no i to się sprawdza idealnie. Dobra, no to jeszcze jeden buszek w trybie on demand. No i po dwóch buszkach wygląda to następująco, czyli susz jest już dość zużyty. Myślę, że spokojnie damy radę jeszcze trzeciego buszka tutaj zrobić, ale włączę go już w trybie sesyjnym, żeby wam pokazać też, jak to działa. Żeby przejść do trybu sesyjnego, musicie go wyłączyć całkowicie, uruchomić ponownie i znowu ten kod bezpieczeństwa, czyli lewo, góra, prawo. Nie wiem, czy dobrze trafiłem. Trafiłem. No i teraz już wybieram sobie tryb sesyjny. Ustawiam sobie temperaturę na 200 stopni. No i daję nagrzewanie. No i teraz, jak widzicie, ono już idzie bardzo szybko, bo grzałka już była rozgrzana. No ale widzimy postęp w każdym razie. OK, nagrzał się. To jest trzeci buszek z tego nabicia, a pierwszy w trybie sesyjnym.
No i powiem wam, że już czuję po smaku, że ten susz jest już bliski wykorzystania. No i Solo 3 faktycznie, nawet w tym trybie sesyjnym, to zapomnijcie tutaj o inhalacjach 10-minutowych. To jest raczej parę buszków i po wszystkim. Oczywiście zależy od tego, jakiej temperatury używacie. To był buszek numer 4, drugi w trybie sesyjnym. No i czuć, że te pierwsze dwa w trybie on demand już zdecydowanie z tego suszu sporo wyssały. Czyli tak naprawdę teraz czułem, że tej pary jest tutaj już zdecydowanie mniej. Dobra, możemy ten ustnik wyjąć. No, jak widzicie, nic tutaj nie wypadło. Nagrzałkę, czyli nabicie było prawidłowe. No, a tutaj możemy sobie wysypać susz i zobaczyć, jak po tych czterech buszkach on wygląda. No i generalnie cztery buszki i zdecydowaną większość mamy tutaj już wyssano, więc naprawdę ta ekstrakcja jest bardzo szybka, szczególnie w trybie on demand. No a Solo 3 sprawdza się naprawdę świetnie. Więc chociaż ma ten sprzęt swoje oczywiście wady i ograniczenia, o których wam uczciwie raportuję, no to całościowo jest to naprawdę bardzo duży krok naprzód. Bardzo jestem z tego modelu zadowolony. No i faktycznie jest on w stanie mi gdzieś zastąpić TinyMite'a, który zawsze ostatnio był moim takim naturalnym pierwszym wyborem z modeli elektronicznych z racji właśnie na szybkość działania, prawda? Na to, że parę buszków i po wszystkim. Chętnie korzystałem wtedy wcześniej na przykład z Solo 2, no ale po prostu nie miałem na to czasu. Solo 3 wychodzi naprzeciw takim problemom i pozwala naprawdę przyspieszyć po prostu inhalację, co też się przekłada na bardziej wyraziste jego działanie. Jeśli myślicie nad zakupem Riser Solo 3, to polecam wam zrobić to w Vapefully. Tam zresztą przy okazji jesteście w stanie też kupić młyneczek Swiss Grinder Force ze stali nierdzewnej, który również serdecznie wam polecam. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już okazję korzystać z Solo 3, jakie są wasze wrażenia. Bardzo jestem ich ciekaw. No i co? I zapraszam was do kolejnych filmów. Dzięki, na razie, cześć.